Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 241. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 147, werset od 1 do 11. Alleluja! Jak to dobrze jest grać naszemu Bogu! Jak miło jest nucić pieśń pochwalną. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki i zasobny w siły. Mądrość jego jest niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu, grajcie Bogu naszemu na harfie. On niebo okrywa chmurami, deszcz przygotowuje dla ziemi. Sprawia, że góry wypuszczają trawę i zioła by ludziom służyły. On daje pokarm bydłu, pisklętom kruka to, o co wołają. Nie kocha się w sile rumaka. Nie ma też upodobania w goleniach męża. Podobają się panu ci, którzy się go boją, którzy wyczekują jego łaski. W rozdziałach od 28 do 31 Księgi Przysłów znajdujemy nauki o sprawiedliwości, uczciwości oraz mądrości w życiu codziennym. Teksty te podkreślają znaczenie uczciwego postępowania, unikania grzechu i korupcji, a także mądrego zarządzania majątkiem i relacjami. Rozdział 31, znany z opisu Dzielnej Kobiety, chwali wartości takie jak pracowitość, troska o rodzinę i umiejętność zarządzania domem, ukazując idealny obraz mądrego i godnego życia. Ucieka bezbożny, choć go nikt nie goni. Sprawiedliwy jest śmiały jak młody lew. Przez bunt w kraju wielu jest władców, a ktoś rozsądny, rozważny ład utrwala. Zły rządca, co biednych uciska, jest jak ulewa, co chleba nie daje. Kto prawo odrzuca, chwali bezbożnego, kto strzeże pouczeń, na niego się oburza. Źli ludzie nie rozumieją sprawiedliwości, a szukający pana pojmują wszystko. Lepszy ubogi, postępujący bez zarzutu, niż przewrotny o dwóch drogach, choć bogaty. Kto trzyma się prawa, jest synem rozsądnym, przyjaciel rozwiązłych, hańbą swego ojca. Kto odsetkami i lichwą powiększa majątek, ten zbiera dla litujących się nad biednym. Kto ucho odwraca, by prawa nie słuchać, tego nawet modlitwa jest wstrętna. Kto prawych sprowadza na złą drogę, sam w swój dół wpadnie, a czyści osiągną dobro. Mądry jest bogacz w swych oczach, lecz przejrzał go mądry biedak. Wielka jest radość, gdy prawi są górą, gdy się podnoszą bezbożni, każdy się chowa. Nie zazna szczęścia, kto swe przewiny ukrywa. Kto je wyznaje, porzuca, dostąpi miłosierdzia. Szczęśliwy mąż, który stale żywi bojaźń. Kto serce czyni upartym, wpadnie w nieszczęście. Lwem ryczącym zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny, gdy włada swym ludem. Książę ubogi w roztropność jest bogaty, w zdzierstwa. Jeśli łupieństwa nie znosi, dni swe przedłuży. Człowiek, krwią ludzką obciążony, ucieka do grobu, niech go nie wstrzymują. Kto postępuje bez zarzutu, będzie ocalony. Chodzący dwoma drogami, na jednej upadnie. Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem. Kto ściga u łudy, nasyci się nędzą. Mąż szczery obfituje w błogosławieństwa, a pośpieszny w bogaceniu się nie jest bez winy. Niedobrze jest kierować się względami ludzkimi. Za kęs chleba człowiek popełni przestępstwo. Człowiek chciwy pożąda bogactwa, nie wie, że bieda przyjdzie na niego. Kto napomina, łaskę w końcu znajdzie większą niż człowiek o gładkim języku. Kto ojca i matkę ograbia, mówiąc: To nie jest przestępstwo, jest wspólnikiem niszczyciela. Chciwiec spory wywołuje. Kto panu zaufał, będzie nasycony. Kto swemu sercu zaufał, jest niemądry. Kto postępuje według mądrości, znajdzie ocalenie. Kto daje ubogim, nie zazna biedy. Kto oczy zamyka, obfituje w przekleństwa. Gdy podnoszą się bezbożni, każdy się chowa, lecz kiedy giną, mnożą się prawi. Kto mimo nagan pozostaje uparty, nagle dozna klęski, a nie ma lekarstwa. Gdy mnożą się prawi, cieszy się naród. Gdy rządzi bezbożny, naród wzdycha. Kto mądrość kocha, Ojca raduje, a kto przestaje z nierządnicami, trwoni majątek. Król sprawiedliwością umacnia państwo, uciskając podatkami, je niszczy. Człowiek, pochlebiając bliźniemu, zastawia mu sidła na nogi. W przewinie złego człowieka jest pułapka, prawy biegnie pełen radości. Sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubogich, grzesznik nie ma dla nich zrozumienia. Szydercy miasto podniecają, podczas gdy mądrzy gniew uspokoją. Gdy mądry spiera się z głupim, ten krzyczy, śmieje się, nie ma pojednania. Zabójcy nienawidzą niewinnego, prawi o jego życie się troszczą. Niemądry ujawnia cały swój gniew. Mądry stara się go uśmierzyć. Jeśli władca zważa na kłamstwa, wszyscy jego słudzy są bezbożni. Spotykają się biedny i ciemęsca, Pan obydwu oczy oświeca. Jeśli król rzetelnie osądza sprawę biednych, tron swój umacnia na pokolenia. Rózga i karcenie udzielają mądrości. chłopiec zostawiony sobie przynosi wstyd matce. Mnożą się występni, mnoży się i przewina, lecz prawi ujrzą ich upadek. Karć syna, a zapewni ci spokój i sprawi radość Twej duszy. Gdy nie ma widzenia proroczego, naród się psuje. Szczęśliwy, kto prawa przestrzega. Słowami nie poprawi się niewolnika, rozumie, a nie chce posłuchać. Widziałeś u kogo pośpiech w słowach? Więcej nadziei w głupim niż w takim. Kto niewolnika rozpuści za młodu, ten w końcu się spotka z uporem. Gniewliwy wszczyna kłótnie, zapalczywy mnoży przewiny. Człowieka poniża jego wyniosłość, duch uniżony zdobędzie szacunek. Wspólnik złodzieja, wrogiem samego siebie, słyszy przekleństwo, a nic nie mówi. Strach przed człowiekiem jest sidłem, a kto Panu ufa jest bezpieczny. Wielu szuka względów u władcy, lecz prawo każdego pochodzi od Boga. Niegodziwy człowiek jest wstrętny dla prawych, dla bezbożnych wstrętny ktoś prawej drogi. Słowa Agura, syna Jake z Massa. Jestem najgłupszy z ludzi, nie mam ludzkiego rozsądku. Nie nabyłem mądrości, bym wiedzę świętego posiadał. Kto wstąpił do nieba i stąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto wody zawinął w płaszcz? Kto krańce ziemi utwierdził? Jakie jest jego imię, a syna? Czy ci może wiadomo? Każde słowo Boże wypróbowane, tarczą jest dla tych, co się doń chronią. Do słów jego nic nie dodawaj, by cię nie skarcił i zostałbyś kłamcą. Proszę cię o dwie rzeczy: nie odmawiaj mi, nim umrę. Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewierny i nie rzekł, a któż to jest pan? Lub z biedy nie zaczął kraść. I nie targnął się na imię mego Boga. Nie oczerniaj sługi przed Panem, by Cię nie przeklął i poniósłbyś karę. Jest plemię, co ojca przeklina, matce nie chce błogosławić. Jest plemię czyste w swych oczach, a nie obmyte z brudów. Jest plemię o wzroku wyniosłym, powieki ma w górę wzniesione. Jest plemię o zębach jak miecze, a siekacze ma jak noże, by pożreć uciemiężonych w kraju, a spośród ludzi ubogich. Pijawka ma dwie córki, daj, daj. Trzy rzeczy są nigdy niesyte, cztery nie mówią dość. Szeol, niepłodne łono, ziemia wody niesyta, ogień, co nie mówi dość. Oko, co ojca wyśmiewa, gardzi posłuchem dla matki, kruki nad rzeką wydziobią, albo je pożrą orlęta. Trzy rzeczy dla mnie za cudowne, a czterech poznać nie mogę: drogi orła po niebie, drogi węża po skale, drogi okrętu po morzu, drogi męża u młodej kobiety. Tak postępuje cudzołożnica. Zjadła, otarła swe usta i rzekła: Źle nie zrobiłam. Pod trzema rzeczami drży ziemia, i czterech znieść nie może pod niewolnikiem, gdy jest królem, pod głupcem, gdy je dosyta, pod pogardzaną, gdy żoną zostanie, pod sługą, dziedziczką po pani. Są cztery istoty małe na ziemi, lecz nadzwyczaj mądre. Lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie na żywności. Góralki, lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkania zakłada. Szarańcza, która choć nie ma króla, cała wyrusza w porządku. Jaszczurka, co da się schwycić rękami, a mieszka w pałacach królewskich. Ci trzej krok mają wspaniały, i czterej chodzą wyniośle. Lew, najmocniejszy wśród zwierząt, przed niczym się nie cofa. Pies myśliwski lub kozioł, i król, którego lud jest z nim. Niemądrze uniosłeś się dumą? Po namyśle, rękę na usta, bo ucisk mleka daje masło, uciskanie nosa wywoła krew, uciskanie gniewu wzbudzi kłótnie. Słowo do Lemuela, króla massa, które skierowała do niego matka. Cóż, synu, cóż, synu mego łona, cóż, synu moich ślubów! Nie dawaj kobietom swej mocy, ani godności gubiącym królów. Nie dla królów, Lemuelu, nie dla królów picie wina, ani dla władców pożądanie sycery, by pijąc praw nie zapomnieli, nie zapomnieli prawa ubogich. Dajcie sycerę będącemu w udręce, wino zgorzkniałemu na duchu. Niech pije, niech o nędzy zapomni, na trud już nie pomnę. Usta otwórz dla niezdolnych domowy, na sąd dla wszystkich godnych litości. Rządź uczciwie, usta swe otwórz, osądź uciemiężonych i biednych. Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. W serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Podobnie jak okręt kupiecki, żywność sprowadza z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, a obowiązki swoim dziewczętom. Bada rolę i kupuje ją, z zarobku swych rąk zasadza winnice. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. Widzi bogaty plon swojej pracy, jej lampa wśród nocy nie gaśnie. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany jest w szkarłat. Sporządza sobie przykrycie. Jej suknia z bisioru i purpury. W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszych swej ziemi zasiądzie. Len wyrabia i sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi. Strojem jej siła i godność do dnia się przyszłego uśmiecha. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miła nauka. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. Powstają synowie, aby ją wysławiać, i mąż jej, by ją uwielbiać. Wiele córek zdolnie pracuje, lecz ty przewyższasz wszystkie. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny. Rozdział siódmy listu do Rzymian opisuje wewnętrzny konflikt, jaki doświadcza wierzący, zmagając się z prawem grzechu. Paweł tłumaczy, że chociaż prawo jest dobre, to jednak z powodu grzechu w ludzkiej naturze staje się dla człowieka źródłem duchowych zmagań. Przedstawia również, jak zmagania z grzechem prowadzą do odkrycia potrzeby zbawienia, które znajduje się w Jezusie Chrystusie. Czyż nie jest wam wiadomo, bracia, mówię przecież do tych, co prawo znają, że prawo ma moc nad człowiekiem dopóki on żyje? Podobnie też i kobieta zamężna związana jest na mocy prawa ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności wzbudzane przez prawo, Działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci Teraz zaś prawo straciło moc nad nami Gdy umarliśmy dlatego, co trzymało nas w jarzmie Także możemy pełnić służbę w nowości ducha A nie według przestarzałej litery Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło: Nie pożądaj. Z przykazania tego, czerpiąc podniete, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie, bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Kiedyś i ja prowadziłem życie bez prawa. Gdy jednak zjawiło się przykazanie, grzech ożył, ja zaś umarłem. I przekonałem się, że przykazanie, które miało prowadzić do życia, Zawiodło mnie ku śmierci, albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć. Prawo samo jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą. Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność. Wiemy przecież, że prawo jest duchowe, a ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.